Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 29 odcinka z serii Pokémon X Wonderlock. W poprzednim odcinku przemierzaliśmy ścieżkę numer 15 bodajże, która prowadziła nas tutaj do Dendemil Town, w którym mogliśmy nauczyć Pokémonów z naszej drużyny za pomocą Herskeli, przypomnieć im jakie ruchy znają i ewentualnie nauczyć kogoś nowego, ale oczywiście okazało się, że nauczenie Giga Drain Rose Raid to był jeden wielki skam i będzie paradowała z innym movesetem niestety przez jeszcze jakiś czas, ale ktoś zostawia w komentarzach bardzo przydatne i bardzo pomocne informacje, że będzie Energy Ball gdzieś do zebrania po drodze, więc na to czekam. Oczywiście, jeżeli wy chcecie brać czynny udział w Wonderlocku, gorąco was do tego zachęcam. Wystarczy, że wejdziecie na grupy facebookowe oraz discordowe. Ostatnio była ankieta, którego Pokemona z drużyny wymienić na jakiegoś z boxa. Ale oprócz tego oczywiście informuję na bieżąco o tym, jakie i czy Wonder Trade'y się dzieją podczas tej serii. Wy możecie również spróbować swojego szczęścia podczas po prostu tutaj oglądania albo próbowania wymian z Wonder Trade'a. Tak jak już mówiłem, obecnie znajdujemy się w Dendemil, zaraz przedstawię wam swoją drużynę, ale zanim to zrobimy, zagadamy do tej przerażającej dziewczyny. Mumy Milk, tak, wezmę, niech będzie, że wezmę 12 Mumu Milku, bo mogą nam się przydać jako przedmioty leczące, a teraz chodzimy do Pokémon Center uleczyć moje Pokémony i tak jak już mówiłem, była ankieta, w której wy, moi drodzy, wybieraliście jakiego Pokémona z drużyny mam wymienić na kogoś z boxa. Akurat po raz pierwszy to robimy, więc pozwolę ja sobie po prostu tutaj wybrać Pokemona, który będzie zastępował jednego z członków mojej drużyny. Patrząc na moją drużynę, moja drużyna jest bardzo ciekawa, bardzo różnorodna. Pokemon ognisty, dwa Pokemony latające, czy Pokemony wrażliwe w ogóle na ataki elektryczne, a wy, moi drodzy, zagłosowaliście na Mighty Yenę jako suma głosów właśnie z ankiet, to była Mighty Yena. Ze znaczącą przewagą na drugim miejscu był Simipur. Mam to tutaj zapisane, więc niestety, ale Mighty Yena ląduje z powrotem w boksie nasza Curie. No i wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć coś, co mogłoby być dobrą odpowiedzią na ataki typu elektrycznego. I jak na moje, Sandile na poziomie 33 idealnie wpisuje się teraz w tą drużynę z umiejętnością Moxie, z atakami Firefang, Swagger, Crunch i Dig. To jest bardzo ciekawy moveset i wydaje mi się, że ten Pokémon oto w tym momencie dołączy do naszej drużyny. Ale żeby nie było, tutaj jeszcze jedna ciekawostka dla osoby, które komentują pod odcinkami. Ich sugestie imion albo ich imiona po prostu będą wybierane na odcinku, ale w tym momencie zostawimy sobie jeszcze Sandile'a bez nazwy, bo nie byliście przygotowani, nie wiedzieliście, może tak, ale przy okazji będziecie mieli szansę odpowiedzieć na pytanie dnia. Jaka jest wasza ulubiona aktywność weekendowa? Co robicie lubić w weekend? Czy odpoczywacie? Czy jesteście raczej bardziej aktywni? To jest moje pytanie dla was. I to nie chodzi tylko o sobotę czy niedzielę, ale na przykład oba dni, jeżeli oglądacie seriale wieczorem. Jasne, spoko, możecie opisać w ogóle, jak wasz weekend wygląda. U mnie wygląda tak zazwyczaj, że wychodzę sobie na śniadanie gdzieś na miasto w sobotę. W każdym razie Sandile, na razie bezimienny, dołącza do naszej drużyny i możemy teraz przestawić drużynę. Ja wychodzę sobie rano na śniadanie, prawdopodobnie później, w zależności od tego, czy mam coś do zrobienia, czy nie mam nic do zrobienia, to te rzeczy właśnie robię, a wieczorem staram się zobaczyć z przyjaciółmi. Jeżeli są jakieś turnieje, albo jeżeli gramy jakieś koncerty, no to te koncerty są oczywiście ważniejsze. Turnieje to też wolny czas. Ostatnio byłem na turnieju w sobotnim w Keyforge'a tydzień temu i było, grało mi się bardzo przyjemnie, a niedziela to jest taki bardzo, bardzo luźny dzionek. Stream z Legend of Zelda Breath of the Wild albo innej gry w przyszłości również. Rano, śniadanko, oczywiście krótki spacer przed streamem, może rower, ewentualnie basen, w zależności od tego, na co mam ochotę, jaka jest pogoda, jaki jest czas, a wieczorem, no cóż, prawdopodobnie nagrywam zazwyczaj albo po prostu gdzieś wychodzę. Dobrze, to teraz czas na przedstawienie mojej drużyny. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się Swalon i teraz tutaj uwaga! Sprawdziłem, jakiego ataku może się nauczyć i widzicie tutaj również zmianę. Jest to oczywiście Lips z atakami Body Slam, Yawn, Amnesia i Gangshot. To jest nowy atak tego Pokemona Gangshot, który ma niesamowite obrażenia, ponieważ Gangshot ma obrażeń 120, celności niestety ma tylko 8, ale 80, ale atak Swalota naszego jest wyższy niż jego atak specjalny, więc to jest dobra zamiana. Następnie
Coco Miko, Rose Race z atakami Magical Leaf, Mega Drain, Dazzling Gleam i Stunspore, ponieważ ktoś nie może się tutaj nauczyć Giga Draina za pomocą Hairscale'a, chociaż jego preewolucja mogła. Także Coco Miko tutaj, no tak to będzie wyglądać, dopóki nie znajdziemy Energy Ball, a Mega Drain zostanie zastąpione atakiem Sludge Bomb. Później Simipur, Sokka z atakami Surf, Rock Tomb, Waterfall i Ice Beam. Standardowy taki członek drużyny. I wydaje mi się, że on będzie następny wymiany. Co, jakie będą zasady wymiany, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie między po prostu większymi walkami będziemy robić głosowanka, czyli walki z adminami, albo jeżeli są w nieco dalszej odległości od siebie te walki, no to tak to mniej więcej będzie. Jeżeli gdzieś bliżej, no to będziemy się musieli zastanowić, ale Talonflame, Wesley z atakami Flare Blitz, już tym razem nauczony również z Hairscale'a, Flame Charge, Quick Attack i Fly, i to jest idealny moveset dla niego. Może się nauczyć jeszcze Brave Bird, ale to nie jest dobry atak dla nuzlockowych Pokemonów. Nawet Flare Blitz jest teraz średni i trzyma Eviolite, co będziemy mogli zmienić, oraz Beautifly, Omen z atakami Gust, Giga Drain, Bug Buzz i Stunspore. No i na samym końcuszku Sandile, na razie z trzema pytajnikami, Fire Fang, Swagger, Crunch i Dig. Są ataki tego Pokemona i spodziewam się, że on bardzo szybko będzie tutaj zbierał te poziomy. No ale ogółem tak wygląda, tak prezentuje się moja drużyna obecna. Teraz zobaczmy, co możemy dać w ogóle Talonflame'owi. Firestone nie, Hillbell, Honey, Kingsrop, Leafstone, Lucarne. Może mamy jakieś leftovers? Jestem tego ciekaw, czy mamy jakieś leftovers, Thunderstone, Telop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 
Talonflame'owie, więc on na razie będzie musiał tutaj poczekać. Skyplate, o, Skyplate może być, to zwiększy siłę jego jego ataków typu latający, typu latającego. Nie wiem, czemu to dałem w końcu. Tak, daliśmy mu Skyplate, więc Skyplate teraz będzie miał na sobie Talonflame, a my możemy ruszać dalej, także wchodzimy tutaj teraz do Dendemiltown i troszeczkę mamy tutaj zrobienie. Ten odcinek oczywiście, czy nie dla was oczywiście, ale będzie nieco krótszy niż byście chcieli. Zagadam jeszcze do tego przewodniczącego pana. Tu on mówi o Frost Cavern i do Frost Cavern w dzisiejszym odcinku się udamy. Mamy tutaj oczywiście również Big Root, ale zanim cokolwiek zrobimy, zanim ruszymy na dół, to tak jak było mówione, musimy się udać do Frost Cavern i to będziemy w dzisiejszym odcinku. To będziemy w dzisiejszym odcinku robić. Ja tutaj będę oczywiście kontrolował czas. Jeszcze raz. Mamoso is amazing. It lived 10,000 years frozen in ice. Okej, czyli Mamoswine to był gatunek, który wyginął, ale wrócił do życia. Co ciekawe, o, i tutaj mamy bardzo ładne ujęcie młynu w Dendemil, który może, ale nie musi wylądować na... które może, ale nie musi wylądować na thumbnailu, ale prawdopodobnie tak, specjalnie się po to zatrzymałem. Ale dobra, mamy tutaj teraz co? Zagadamy oczywiście do wszystkich, do których możemy. Okej, okay, nie mam TM do Sunny Day. Ale dostaliśmy fasad. I fasad jest bardzo ciekawym atakiem, ponieważ jeżeli nasz Pokémon jest zatruty, sparaliżowany, śpi albo jeszcze ta trzecia, podpalone, to fasad zadaje większe obrażenia. I to jest bardzo dobre na Pokémonach z umiejętnością typu Guts, która zwiększa atak Pokémonów. Wtedy. Więc to jest bardzo, bardzo dobre. How many similarities do you think Tynam and Motim share with each other? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, tutaj nikt nam nic nie daje, nikt nam nic nie mówi niestety, ale zawsze warto rozmawiać z wszystkimi, tak jak już mówiłem, ponieważ nawet w RPG-ach i tak dalej możecie się nauczyć po prostu wielu nowych rzeczy. My teraz będziemy musieli podejść tam tymi schodami na górę, ale wejdziemy tutaj jeszcze w to miejsce do chłopczyka z Litleo i do tego pana, który stoi nieruchomo. Czekaj, jeszcze raz, co? Oh, you have Pokédex, so my Pokédex scans with 19. If you found 17 or more, I give you something to, for the delay. Okej, okay, zapamiętam to oczywiście, ale my teraz szarżujemy tutaj do... poza Dendemiltown, do Frost Cavern. Także mamy tutaj jednego hikera, którym możemy już zawalczyć, ok, czyli tak to tutaj wygląda, ale jeszcze jedna ważna rzecz, jaką chciałem powiedzieć. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy walczyli... no nie, to jest Vibrava. Nie, nie, dobrze. Chociaż nie wiem, dlaczego on zabrał Pokémona typu Ground Dragon w zimne
takie miejsce, to może zaboleć, ale Vibrava to jest na pewno nie jest dobry Pokémon jako odpowiedź, znaczy na którym Swolot mógłby zostać. A tak jak już mówiłem, w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy walczyć, i to jest delikatny spoiler, ale ta gra ma już kilka lat, więc to chyba nie jest aż taki spoiler, ale informacja jest taka, że będziemy walczyć z jedną... z jednym z adminów prawdopodobnie we Frost Cavern w następnym odcinku, także prosiłbym was o zachowanie cierpliwości, bo wymieniliśmy jednego Pokemona, wiem, że możemy wymienić drugiego, ale to jest sugestia, którą również możecie zostawić w komentarzach, także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć kolejną wymianę tak szybko, bo w następnym odcinku w sumie za dwa, żeby nowy Pokemon dołączył do drużyny, czy na razie zwalniamy, czy jednak teraz przyspieszyć, wymienić te Pokemony, które już długo tutaj siedzą, a później po prostu sobie darować. Tutaj możemy się przepłynąć. Czy to jest już Frost Cavern? Jaki to jest obszar, na jakim ja się znajduję? Nie? Okej, tutaj raczej nic nie zauważę. Ale chciałbym wiedzieć właśnie, jaki to jest obszar. Czy to jest dalej Frost Cavern? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest jakaś ścieżka. Jestem ciekaw, czy na tej wodzie możemy złapać Pokemona, który może stać Dendemil Town. Okej, tutaj jest, a tutaj? Frost Cavern. Okej, czyli nie będziemy tutaj łapać Pokemona, skoro to jest Frost Cavern i to jest Frost Cavern. Tu jest Pokemon, który... To jest trener, który proponuje nam Sky Battle, ale tym się też nie będziemy przejmować. I mamy teraz, widzimy tutaj Mamoswine'a i jednego Psychika, także... Is something wrong in the Frost Cavern, Mamoswine? Swine. Are you heard of the Frost Cavern trainer? This Mamoswine here usually can't get enough of giving people rides in round 17, but this day it seems to be too worried about something in the Frost Cavern to give rides. Mamoswine is a Pokemon that loves cold climates, so maybe it has sensed something amiss in the Frost Cavern. And you are? My name is Trevor. I'm researching distribution of Pokemon in the Kalos region at Professor Sycamore's request. I see. So. O, oh, wow, prawie się zakrztusiłem. So that's why you're walking clear out to the Frost Cavern, then. Mamoswine is concerned about it, something over there, so be careful. I will, thank you. What are you going to do, Big P? I'm going to prepare myself for the expedition. Okej, ja, że tak powiem, żyję się raz, ino roz się żyje. Zagadamy do tego Paintera, potrzebujemy zagadać do tego Paintera, czy nie, wydaje mi się, że na razie nie musimy walczyć z tym Painterem, chociaż jedna rzecz, jaką mogę zrobić, to wystawić Sandile'a na pierwsze miejsce w mojej drużynie i pozwolić mu awansować na kolejny post. Stop right there, criminal scum! To jest cytat oczywiście z gry, którą ktoś może kojarzyć, też może nie kojarzyć. Byłem bardzo ciekawy. Jest to oczywiście jeden Smergle, tylko jaki ten Smergle będzie miał ataki? I to jest teraz moje pytanie i na jakim on będzie poziomie, bo to też jest bardzo ważne. Tutaj mamy Sandile'a, który jest na poziomie 33, czyli jest 11 poziomów niżej i jest pierwszym stadium ewolucyjnym, więc to na pewno nie jest dobra odpowiedź, ale wydaje mi się, że na Smergle'a możemy wystawić tutaj Swolota. Zdecydowanie, możemy wystawić tutaj Swolota i zobaczyć, jak to się będzie prezentowało, jak tutaj będzie się to rozgrywało oczywiście. Smergle używa Dazzling Gleam, także bardzo dobrze, że zmieniliśmy, bo to jest nieefektywne, tak jak już mówiłem. Smergle dostał Hela i teraz możemy zobaczyć, jak Swolot będzie się tutaj prezentował, jak Swolot będzie walczył tym swoim nowym gangshotem, znając mnie, prawdopodobnie nie trafi, ale kto wie, Flash Cannon, okej. Okay. Dazzling Gleam, Flash Cannon ma odpowiedź, powiedzmy, że na wszystko. Ale gangshot trafił i zadaje ogromne obrażenia. To jest atak, który ma bazowo 120 obrażeń, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale wracając do mnie i wracając do tego, jak kanał wygląda, teraz będzie troszeczkę inaczej. Ogółem będę się starał, żeby streamy niedzielne były, ale pozostałe streamy na razie będą wstrzymane, ponieważ no, czeka mnie remont mieszkania i muszę dopilnować kilka innych spraw, kilka prywatnych spraw, które muszą jednak zostać zrealizowane i mam nadzieję, że to zrozumiecie i proszę was o po prostu wyrozumiałość w tym temacie, bo po prostu chciałbym, żebyście wszyscy byli zadowoleni, ale jednak teraz, dopóki nie ogarnę mieszkanie, dopóki nie będę miał nowego tego, postaram się, żeby odcinki wjeżdżały regularnie, tak jak mają, żeby premiera również nowej serii była na czas, ale będę musiał też dopilnować innych rzeczy, także
zostańcie ze mną i błagam, nie obrażajcie się na mnie, że troszeczkę inaczej to tutaj wygląda. Ale przechodzimy teraz tutaj od razu, już teraz do góry, do środka i pierwszy encounter w tej jaskini to jest Piloswine. Piloswine, Pokémon ziemno-lodowy, także musimy tutaj zmiatać zdecydowanie i muszę wystawić tutaj Swolota. Wydaje mi się, że Swolot jest dobry tak czy siak, praktycznie na... A nie, to jest Pokémon ziemny. Dobra, zapomniałem, Swolot nie jest idealny tutaj. Ale jest dobry, jest dobry. Swolot wbrew pozorom mi się teraz bardzo podoba jako Pokémon, przekonałem się do niego. Takedown tutaj troszeczkę stroszy, że tak powiem. Więc możemy teraz po prostu zrobić, kliknąć ją i spróbować uśpić tego Piloswine'a i później kliknąć niego jeszcze Mist, okej. Okay. Ja uwielbiam po prostu Piloswine'a, który ma te takie małe różki i jak mu się podnoszą te klapki, no po prostu te takie małe, jak czarne diamenty oczy się po prostu pokazują. Ja klikam teraz Body Slam. Może uda nam się go sparaliżować. Na pewno to nie zada za dużo, bo Piloswine... O, udało nam się go sparaliżować. Okej, okay, super. I to pozwoli nam wysłać jednego Pokemona już teraz przez Wonder Trade. On używa takedown oczywiście, a ja teraz zacznę po prostu rzucać pokebolami, których chyba nie kupiłem, których chyba mam za mało, bo mam Great Ball, Timer Ball, Master Ball, Great Ball i mam jeszcze 11, więc możemy spróbować z tym. Ale czas najwyższy chyba, moi drodzy, kupić Ultra Ball w tym sklepie. Stwierdzić, że tak, stać mnie na Ultra Ball i fajnie by było, jakbym je w końcu miał, ale raz, dwa, trzy, bum. Udało się, złapaliśmy Piloswine'a, on oczywiście zostanie nazwany hashtag WTPaper i zostanie wysłany do was. Mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie gotowy już. Będzie przygotowane. Oczywiście, jeżeli chcecie rangę Wonderlock na moim kanale Discordowym, to wystarczy poprosić, wystarczy napisać do mnie, napisać do Sandała i albo do Maćka, do Morta i poprosić. Także nazwiemy oczywiście tego Piloswine'a hashtag symbole, hashtag WT oraz paper i puścimy go w świat. Także gorąco zachęcam, gorąco zapraszam do uczestniczenia w tym również, bo ja dalej mam nadzieję, że ktoś z naszej małej społeczności będzie w stanie otrzymać jednego z tych Pokemonów. Także ruszymy sobie teraz dalej, naciśniemy yes. Połączymy się oczywiście z internetem, nie wiem dlaczego zacząłem nucić teraz nagle, ale co my tutaj mamy? Okej. I co my tutaj mamy? Dobrze, możemy się teraz połączyć także standardowo. Wonder Trade, tak. I ogółem z racji tego, że na początku odcinka informuję, czy będzie, czy nagrywam Wonderlock, czy nie. Część z was jest już gotowa. Zobaczymy, co ten Piloswine miał. Ten Piloswine miał Ice Fang, Takedown, Fury Attack i Mist. Jestem ciekaw, dlaczego nie używał swojego Ice Fanga, tylko używał Takedown. Skoro Ace Fang to jest stab i teraz piszę tutaj do wszystkich oczywiście. Piloswine na poziomie 38. Dobra, oczywiście ten kto jest gotowy to jest, odliczamy 3 sekundy, 3, 2, 1 oraz klikamy trade w tym momencie. I tak. Pokémon oczywiście teraz leci. Searching for a trade partner. Hola, ¿qué tal? Ktoś z Katalonii, Claudio dokładnie. Claudio. Claudio chce z nami się wymienić. Zobaczymy, jakiego Pokemona nam zaraz wyśle. Także leci nasz Piloswine do góry, a od Claudio przychodzi na... Powiem wam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem tego, jak mało powtórek w ciągu tego Wonderlocka dostaliśmy. Już bardzo mało powtórek. Bardzo, bardzo mało powtórek tutaj. Jest. Co dziwne. A! Właśnie! Ktoś mi przypomniał o Lost Hotel. Że mieliśmy tam iść, ale nie poszliśmy w końcu. Ale to Lost Hotel najwyżej zajmiemy się po zrobieniu tego całego. Jeżeli zapomnę, to mi przypomnijcie. Na pewno. I mamy tutaj hordę Vanillite'ów, z którymi najlepiej prowadził sobie mega
Alakazam, który był idealnie wręcz do tego przystosowany, ale my z Sandailem musimy teraz uciekać, ucieknij, tak, okej, okay, dobra, udało się. Musimy się pilnować, żeby ten Sandail tutaj był z przodu, a jednocześnie nie był z przodu. Ale szczerze, albo dobra, wiecie co, z racji tego, że mamy dzisiaj krótszy odcinek, to chyba Lost Hotel jednak będzie. Jeszcze jeden tutaj będzie, więc my sobie po prostu teraz pójdziemy. Potrzebujemy Pokémona z Rocksmash, ale to będzie idealne na to, będzie... Może krótki odcinek, ale będą w nim dwa Wonder Trade'y. Oj, moja bateria w 3DS-ie jest na niskim poziomie, ale wydaje mi się, że jeszcze sobie tutaj poradzimy jakoś z tym wszystkim. Także ja teraz biegnę z powrotem do Dendemil. Chcę zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jeszcze na chwilę wezmę Mightyena, ponieważ Mightyena ma Rocksmash. I będziemy jej potrzebowali, także wejdziemy tutaj do Lost Hotel, stoczymy jedną walkę i będziemy po tym kończyć odcinek. Oczywiście po Wonder Trade'zie końcowo-odcinkowym. Także u mnie to teraz będzie wyglądało tak. Organize Boxes i... Na razie przepraszam cię jeszcze, Sandail, wrócisz tutaj, weźmie Mightyena. Na chwilkę oczywiście. Jestem ciekaw naprawdę, jak będzie się prezentował tutaj Crocodile. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać swoje sugestie albo po prostu komentarze. Ja komentarz, który będzie miał albo najwięcej łapek, albo będzie ciekawy, będzie się wyróżniał. Albo po prostu sugestie, która mi się spodoba, wybiorę jako nazwę dla tego Pokémona i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Mamy tutaj Brunway. Mamy tutaj jedną trenerkę, z którą chcemy zawalczyć, zanim zejdziemy dalej. A nawet nie potrzebowaliśmy tego, Rocksmash. Did you hear that voice too? That's why you're here, right? Aha. Dobrze, czyli Lost Hotel tak na dobrą sprawę nie ma przełamanej ściany, ale tam coś jeszcze było wcześniej z tym Rocksmashem, także wzięliśmy sobie pokonę z Rocksmashem, a na pierwszym miejscu znajduje się tutaj Mightyena u nas w drużynie. No dobra, niech będzie już, że ta Mightyena tutaj się jeszcze na chwilkę pokaże i po prostu ugryzie tego Litwicka na poziomie 38. Który to przeżył, ale sfiniczował. Dobra. Jest tutaj troszeczkę punktu doświadczenia, które mógłby dostać równie dobrze Sandail z Crunchem. Dostaje Mightyena, ale nieważne. Dobra, popełniłem błąd, przyznaję się do tego, ale będziemy mogli złapać jeszcze jednego Pokemona i jest to Duosion, który tutaj z nami teraz będzie walczył. Oh boy. Duosion to na siebie przyjmie ten bajt. Kłamałem, mówiąc, że dołożył przyjmie na siebie ten bajt, ponieważ nie przyjął go, na siebie totalnie okropnie. Totalnie okropnie przyjął go na siebie. Totalnie okropnie przyjął go na siebie i w sumie pokonaliśmy tutaj Hexmaniaka. Która powiedziała nam teraz, że ten śmiech, że ten tajemniczy głos to tak naprawdę nie był głos, tylko to było coś dziwnego. Ale wchodzimy teraz tutaj na dół, do Lost Hotel. I właściwie stanę sobie tutaj. Zaraz na wejściu i spróbuję złapać jeszcze jednego Pokemona. Mam nadzieję, że tutaj dobrze. Możemy złapać następnym Pokemonem, jakiego możemy złapać, który pójdzie na Wonder Trade, będzie... Klefki! Okej. Okay. Okej, okay, to jest w porządku wszystko. Tutaj oczywiście Swallowed jako główna odpowiedź, jako Pokémon, który może sparaliżować, uśpić albo zatruć. Ten Pokémon ma w sobie wszystko, cały arsenał i plus do tego może zadawać jeszcze obrażenia. Foul play, okej, to zaboli. A, to był kryt. No dobra. Ale teraz, żeby nie paść i żeby złapać tego Pokémona, bo jednak zależy tutaj nam bardziej na Wonder Trade niż... niż na poprawności growej. Ten Klefki z tym foul playem, jeszcze z krytem na samym początku, na start, bo dlaczego by nie, no wiadomo, foul play, kryt, no to się wszystko ze sobą wiąże i ze mną przy okazji. Dobrze, Imprison, okej, Klefki blokuje takie same ruchy, które my mamy z nim, że nie możemy ich używać, ale chyba nie mamy takich ruchów, wydaje mi się, że wątpię, żeby Klefki miał gangshot. Ale musimy go oczywiście osłabić. No i możemy go osłabić tylko właśnie w taki sposób. Klefki używa Mirror Shot, okej. Okay. To atakuje ze strony specjalnej, foul play atakuje ze strony fizycznej. Kurczę, to jest bardzo, bardzo dobry Klefki. Jakiś elf chce ze mną walczyć, ale nie, 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 mój drogi, nie będziemy ze sobą teraz walczyć. Ja tutaj mam ważniejsze rzeczy na głowie. Typu na przykład złapanie tego Klefkiego. Wydaje mi się, że jeżeli go uśpimy, to jeszcze
O, kolejny kryt. Nie, nieładnie. Wydaje mi się, że jeszcze jeden body slam i będziemy mogli go spróbować złapać i puścić po prostu w świat. Mhm. Okej, okay, Klepki nie atakuje teraz? Nie, spał, Klepki jest od nas szybszy. Dobra, rzucam oczywiście Great Ballem, bo tylko takie Pokebole mam. Także zobaczmy, czy uda nam się złapać tego Klepkiego w pierwszego rzuconego bola. I teraz raz, dwa, trzy oraz... Okej, okay, udało się, świetnie, to mnie bardzo cieszy. Nazwiemy go oczywiście tego Klepkiego, hashtag WT Paper i puścimy go dalej. A ja będę miał mnóstwo miejsca, żeby wytrenować Sandile'a i to mnie bardzo cieszy, ponieważ tu, na poprzedniej ścieżce oraz no Frozen Cave nie jest takie... chcę trzymać dalej ten, tak? Frozen Cave nie jest takim dobrym wyjściem tutaj, ale dobra. Dane Klepkiego Pokemona Pęku Kluczy zostały dodane i oczywiście chcę mu dać imię, które będzie tak samo jak wcześniej. Hashtag WT Paper. I teraz ostatni Wonder Trade. Może nie w tym sezonie, ale na pewno w tym odcinku. I w ogóle końcówka to będzie teraz tego odcinka. Także tutaj łączymy się oczywiście z Wonder Trade. Naciskam tak. No i będę powolutku informował, tylko oczywiście się musimy połączyć, zobaczyć jak ten Klepki się tutaj prezentuje. Klepki z atakami Foul Play, Torment, Pyro Shot i Imprison. Na poziomie 37. I teraz tak, wszyscy dostali informację. 3, 2, 1, jesteśmy gotowi na kolejny trade. Także zobaczmy, co tutaj nam schapnie, co tutaj nieznajomi z zagranicy dadzą nam, jakie dobra po prostu zostaną nam przekazane. Sprawdźmy to. Okej, okay, akurat moja bateria zaczęła migać, więc dobrze się staje. Staje, że kończymy to. Chociaż czy ja mam podpiętą tutaj ładowarkę? Niestety nie mam podpiętej ładowarki. Niedobrze, ale Costa Casafari Andy. Andy chce... Andy ze swoim opisem chce z nami walczyć. Ja tam tutaj dałem Stylus i teraz zobaczmy, co Andy, albo Andy. Jest, no niestety, powtórka. No to teraz akurat to jest powtórka. Właściwie to zasada gatunku, ale dostaliśmy sami. Ja tutaj teraz mówię do was troszeczkę z tyłu, bo muszę podpiąć po prostu tego 3DS-a, żeby on nie padł przy następnym Wonder Trade'ie. O, dobra. I puszczamy jeszcze raz. Ogółem zasada gatunku, w tym momencie mamy Talonflame'a, Fletchling nie może być, więc wysyłamy to po prostu jeszcze raz w tym momencie i zobaczmy, jaki inny Pokémon i jaki inny gracz tutaj od nas dostanie tego Fletchlinga, który ma bodajże japońskie, pozwijcie mnie, nie wiem, naprawdę nie rozróżniam tych wszystkich alfabetów, znaczki w nazwie. Ktoś z Japonii, dokładnie, Japonia Osaka, nie mam zielonego pojęcia, co tam jest napisane, ale jeżeli jest to ktoś z Japonii, to uważam, że może być to ciekawa rzecz tutaj do zdobycia i jest, zobaczmy, co to jest, co tutaj nam zostaje wysłane. Jest to Scatterbug. Jest to Scatterbug, który chyba jest kolejną powtórką w tym momencie. Sprawdźmy to. Także klikamy Wonder Trade jeszcze raz i sprawdzimy, czy mamy Scatterbuga, czy nie mamy Scatterbuga. Wydaje mi się, że mamy Scatterbuga. Także sprawdźmy w tym momencie. Scatterbug jest już jeden, ten jest relaxed, także możemy go wymienić dalej. No, dawaj, pokażcie się, partnerzy do wymiany. Josh, Majka ze Szkocji.
ze Szkocji, ze Szwecji. Może, Paper, ogarnij się. Szwecja, dokładnie ze Sztokholmu. Wysyłamy do niego kolejnego tutaj Scatterbuga i zobaczymy, co on wyśle nam. O, wow. Się zapowietrzyłem. Jest to Gumi! Jest to Gumi, którego możemy w tej grze wyewoluować, więc... O, wow. O, wow. Jest to Smog. Jest to Pokémon Smog, który na faktem ewoluuje na poziomie 50 dopiero w swoją ostateczną formę, ale... To jest super. To jest super. Zanim oczywiście zakończymy ten odcinek, zobaczmy sobie tego Gumiego. Zobaczmy, co on tutaj nam pokaże takiego. Jaki to jest Gumi? Jest to Gumi na poziomie pierwszym z atakami Tackle i Bubble. O, wow. To jest pewnie jakiś odrzutek zbridowania. Ktoś poluje pewnie na Shiny Gumiego, więc może ma dobre IV. A w tym momencie wydaje mi się, że to jest wszystko, co mogliśmy zrobić w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Był ciekawy. Może nie jakoś wybitnie, ale mieliśmy dwa Wonder Trade'y. Faktem, ja uważam, że i tak te Wonder Trade'y były ciekawe, bo dostaliśmy bardzo dużo ciekawych Pokémonów. Znaczy, no, całe dwa. Ale Gumi jest super. Dobrze, to było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Odwiedźcie moje grupy facebookowe oraz discordowe. Dołączcie wszędzie, gdzie się da. Polubcie wszystko, co się dostawcie. Lajka. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zostawcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie. Żeby być na bieżąco z tym, co się pojawi na kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku jutro. U Eglock. Trzymajcie się. Cześć.